Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zerknijmy, co w tym momencie dzieje się na rynku zagranicznym, co się dzieje na rynku krypto, na którym dzisiaj polała się krew oraz dokonajmy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam na podsumowanie. Przygotowałem skrót informacji również z bankiera, tak więc rozpoczynamy od pierwszych ciekawostek. Rekordowe ceny benzyny w Holandii. Cena benzyny w Niderlandach bije rekordy. Na niektórych stacjach benzynowych za litr paliwa trzeba zapłacić już około 2 euro za litr. Mieszkańcy kraju tulipanów coraz częściej tankują za granicą. No jak myślisz? U nas też będzie aż tak mocna podwyżka cen paliw? Lećmy sobie dalej. Ceny żywności na świecie blisko przekroczenia najwyższego poziomu w historii. Żywność na świecie mocno drożeje. To dodatkowo napędza inflację, która pustoszy nasze portfele. Czytamy we wtorkowym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak podaje Rzeczpospolita, wyliczany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, indeks światowych cen żywności wzrósł w maju do 127,1 punkta, był wyższy o prawie 5% niż w kwietniu i o niemal 40% niż przed rokiem. Co gorsza, to 12. miesiąc nieprzerwanego wzrostu, a indeks jest na najwyższym poziomie od września 2011 roku i bardzo blisko przekroczenia najwyższego poziomu w historii, czytamy. Na majowy wzrost indeksu złożyły się wszystkie jego składowe: ceny olejów, cukru i zbóż, a także mięsa i nabiału. Rosły z różnych powodów, m.in. obawy o poziom zbiorów, niższej podaży i wyższego zapotrzebowania na niektóre produkty. No ciekawie. Lecimy dalej. Rząd Czech zwróci się do TSUE o nałożenie 5 milionów euro kar dziennie na Polskę w sprawie Turowa. Rząd Czech zwróci się w najbliższych dniach do TSUE o nałożenie 5 milionów euro kary dziennie na Polskę za niewykonanie decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu działalności wydobywczej kopalni odkrywkowej Turów, poinformowała czeska agencja informacyjna CTK. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod koniec maja nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki po rozmowach w Brukseli z premierem Czech informował, że Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek skierowany do TSUE w sprawie kopalni Turów, a porozumienie zakłada wieloletnie projekty współfinansowane przez stronę polską. Informacją tym zaprzeczył niedługo potem premier Czech. Poinformował on, że Czechy nie wycofują pozwu do TSUE w sprawie kopalni Turów, gdyż nie osiągnięto jeszcze porozumienia. Tak więc dosyć ciekawie, zobaczymy, jak tam dzisiaj PGE reaguje. Obecnie trwają prace nad ostateczną umową między stroną polską a czeską z udziałem m.in. przedstawicieli poszczególnych resortów. No to zobaczymy, jak to się zakończy. Lecimy dalej. Przedstawiciel WHO. Nie możemy zmusić Chin do przekazania danych w sprawie genezy szkodnika. Dyrektor programu kryzysowego Światowej Organizacji Zdrowia oświadczył, że WHO nie może zmusić władz Chin do udostępnienia większej ilości danych dotyczących poszukiwania źródła pandemii szkodnika, podała agencja Reutera. WHO nie ma uprawnień, by kogokolwiek w tej kwestii zmuszać. W pełni oczekujemy współpracy, wkładu i wsparcia ze strony wszystkich naszych państw członkowskich w tym przedsięwzięciu. Ponad półtora roku temu, od wybuchu pandemii, wciąż nie jest jasne, skąd wziął się szkodnik, ani w jaki sposób po raz pierwszy zaatakował człowieka. Wśród głównych hipotez wymieniane jest przejście patogenu na ludzi ze zwierząt w sposób naturalny, a także jego wyciek z laboratorium w chińskim mieście Wuhan, gdzie pod koniec 2019 roku wykryto pierwsze przypadki nowej choroby. No to jak się wydaje, skąd ten szkodnik uciekł i skąd się pojawił? Lećmy dalej. Doradca rządu Francji po wakacjach, czwarta fala pandemii, tak więc oni już to wiedzą. Szef doradzającej rządowi Rady Naukowej spodziewa się we Francji spokojnego lata, ale nie wyklucza na początku roku szkolnego czwartej fali pandemii szkodnika z wariantem indyjskim. Zdaniem naukowca przebiegnie ona jednak spokojniej z uwagi na szczepienia. Trzeba się już szykować na kolejną falę, lecimy dalej. Wygaszanie bloków w elektrowni Bełchatów od 2030 roku. Wygaszanie bloków energetycznych w elektrowni Bełchatów będzie następować od 2030 roku do 2036 roku. Zakończenie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców zaplanowano w 2026 roku i 2038 roku. Wynika z projektu
terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego. I lecimy dalej. Glapiński. NBP nie sprzeciwia się rozwoju obrotu bezgotówkowego. NBP jest w pełni świadomy roli i wagi, jaką odgrywają płatności bezgotówkowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce. NBP nigdy nie sprzeciwiał się i nie sprzeciwia się rozwojowi obrotu bezgotówkowego. Zadeklarował we wtorek prezes NBP Adam Glapiński. W dziedzinie systemu płatności natychmiastowych byliśmy jako Polska pionierami w Europie, mówił Glapiński. W systemie płatności natychmiastowych Express Elixir w ciągu ostatnich 2 lat liczba zleceń wzrosła niemal 5-krotnie, a wartość zleceń ponad 2-krotnie. System płatności mobilnych BLIK świętował niedawno rozliczenie miliardowej transakcji. Polska jest również liderem w Europie, jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe. Już od 2 lat wszystkie terminale płatnicze są dostosowane do przyjmowania takich płatności. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, NBP jest w pełni świadomy wagi i roli, jaką obecnie odgrywają płatności bezgotówkowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego w Polsce, który stanowi krwioobieg gospodarki. Pragnę tu wyraźnie podkreślić, że NBP nigdy nie sprzeciwiał się i nie sprzeciwia się rozwojowi obrotu bezgotówkowego, lecz zawsze wspierał jego rozwój i nadal zamierza działać na jego rzecz, zadeklarował prezes NBP. No to ciekawie, lecimy. Rozgrzany popyt na hipoteki, indeks BIK znowu z rekordem. W maju kwota kredytów hipotecznych, o które wnioskowali klienci, ponownie osiągnęła rekordową wartość, wskazuje Biuro Informacji Kredytowej. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe osiągnął próg plus 91,5%, a o finansowanie ubiegało się o 66% więcej osób niż przed rokiem. W maju 2021 roku w przeliczeniu na dzień roboczy banki i SKOKi przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 91,5% w porównaniu z majem ubiegłego roku. O kredyt hipoteczny wnioskowało łącznie 47,61 tysiąca potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 28,68 tysiąca rok wcześniej. Wzrost o 66%. Liczba wnioskodawców była jednak niższa w porównaniu do kwietnia 2021 roku o 6,5%. Nadal wzrosła średnia wartość wnioskowanego kredytu. W kwietniu wyniosła ona 320 ponad tysięcy złotych i jest wyższa o 15,3% niż w maju roku ubiegłego. Dynamiczny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe obserwowany jest od listopada 2020 roku. Wówczas rozpoczął się proces odmrażania rynku, a banki zaczęły obniżać wymagania przejściowo podniesione w trakcie pierwszej fali pandemii. No pytanie, czy tylko ta podwyżka wynika z tego, że osoby po prostu wnioskują większą wartość, czy ceny tak mocno poszły do góry. Lecimy dalej. Szef KNF. Boom na kredyty hipoteczne nie oceniamy negatywnie. Komisja Nadzoru Finansowego obecnego boomu na kredyty hipoteczne nie ocenia negatywnie. Zwraca jednak uwagę na ryzyko stopy procentowej. Rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu może zwiększyć skalę akcji kredytowej, poinformował Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Lecimy dalej. Nad akcjami Kolumbusa przygasło słońce. Propozycje zmiany w prawie dotyczącej rozliczeń prosumentów ciążą Kolumbusowi. Notowania lidera branży wyraźnie spadają już drugą sesję z rzędu. Spadkiem o 6,3% zakończył poniedziałkową sesję notowaną na rynku New Connect Kolumbus. Dziś spółka traci kolejne 4%. W sumie w niecałe 2 sesje giełdowa wartość spółki spada o blisko 0,3 miliarda złotych. To reakcja inwestorów na zapowiedzi zmian w przepisach. Resort klimatu chce zmienić mechanizm rozliczenia nadwyżek wyprodukowanej przez system energii. Obecnie gospodarstwa domowe oddają je do sieci, a następnie mogą bezpłatnie odebrać do 80% oddanej wcześniej energii w czasie, gdy panele słoneczne nie pracują albo produkują zbyt mało prądu. Według zapowiedzi rządzących, właściciele paneli słonecznych, którzy wejdą na rynek od 2022 roku, nadwyżki prądu będą sprzedawali firmom zajmującym się handlem energią. Sprawę opisywała m.in. Rzeczpospolita i wczoraj również o tym informowałem. Lecimy dalej. Związki ZSW odrzuciły zapowiedziane przez zarząd podwyżki. Żądają więcej. No to zobaczymy, jak tam JSW sobie radzi. Związki Jastrzębskiej Spółki Węglowej odrzuciły zapowiedziane przez zarząd JSW podwyżki od 1 lipca bieżącego roku na poziomie 3,4%. Domagają się wzrostu stawek płac o 6% oraz jednorazowych rekompensat za brak podwyżek w ubiegłym roku. No ciekawe, znać co o tym myślisz, a my lecimy dalej. Sescom chce przeprowadzić akwizycję w Wielkiej Brytanii i Niemczech do końca 2021 roku, czyli dosyć ciekawa informacja. W tym roku kalendarzowym zamierzamy przeprowadzić 2 procesy akwizycyjne.
jeden w Wielkiej Brytanii, gdzie jesteśmy już blisko takiej transakcji, oraz w Niemczech. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych miesięcy do takich transakcji dojdzie, powiedział prezes. Przypomniał, że w ramach strategii na lata 2020-30 Sesko planuje przeznaczyć na przejęcia około 80 milionów złotych. Zamierzamy nabyć kilka podmiotów na terenie Europy. Głównie nasze cele, jeśli chodzi o kraje, to rynek Wielkiej Brytanii, Niemiec i Niderlandów, ale nie będziemy grymasić, jeśli pojawi się ciekawy podmiot na rynku francuskim czy hiszpańskim. Lećmy dalej. RenderCube rozpoczyna ofertę publiczną akcji debiut jeszcze w tym roku, czyli kolejna spółka gamingowa wybiera się na nasz mały parkiet. RenderCube, spółka z branży gier, rusza z ofertą publiczną akcji, która obejmuje łącznie do 136 900 akcji. Spółka planuje zadebiutować na rynku New w drugiej połowie tego roku. Cena akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu i wyniesie między 150 a 200 zł za sztukę. To grubo. Budowa księgi popytu potrwa do 23 czerwca 2021 roku. Daj znać, czy będziesz brał udział w tym debiucie. Lećmy sobie dalej. Orange. Polska przedłuża umowę roamingu krajowego z Play, która zapewnia 300 milionów zł przychodu do 2025 roku. Od razu sobie przypominam, odnośnie zaproszenia Cię do grupy info na Telegramie, ten link masz bezpośrednio w opisie, jak również w komentarzu możesz do nas dołączyć i takie również ciekawostki tam będą się pojawiać. Lecimy z kolejnym bardzo istotnym newsem, który dzisiaj odpalił wzrost na Radpolu, bo mamy wezwanie do sprzedaży akcji właśnie tej spółki stanowiących ponad 62,5% kapitału po 3 zł za sztukę, poinformowało pośredniczące wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Zapisy potrwają od 28 czerwca do 27 lipca. I jeszcze jeden news od Sescom, bo rozwija on program wodorowy i przenosi go do spółki celowej, czyli dosyć ciekawy news. Sescom chce inwestować w rozwój projektów wodorowych i w ciągu najbliższych dni poinformuje o przeniesieniu realizowanego dotychczas w ramach spółki programu do nowego podmiotu. Wynika z wtorkowej wypowiedzi prezesa. Jesteśmy na ukończeniu prac związanych z opisaniem programu wodorowego, który do tej pory realizowany był w ramach Sescom i przeniesieniu go do nowego podmiotu. W tej chwili w ramach podmiotu funkcjonuje zespół roboczy, który organizuje pracę nowej spółki. Planujemy w tym projekcie istotne inwestycje. Prezes spodziewa się, że spółka celowa sama stworzy grupę podmiotów, które będą realizowały cele wodorowe. No to ciekawie, lecimy dalej. I rozpoczynamy podsumowanie od rynku krypto. Widzimy, że indeks strachu jest na poziomie 23, czyli inwestorzy się boją, bo jakby nie było, dzisiaj krew polała się grubo na rynku krypto. Dwucyfrowe spadki, nawet na topowej dziesiątce. Bitcoin poniżej 32 tysięcy dolarów za sztukę, a kluczowe wsparcie ma, z tego co pamiętam, na 30 tysiącach, czyli już bardzo, bardzo blisko, i zobaczymy, czy czasami te spadki po przekroczeniu tej bariery nie przyspieszą. Ethereum 2400 dolarów za sztukę, również korekta ponad 13%. Binance Coin koryguje 15%. Cardano prawie 15%, czyli widzimy, że krew leje się dzisiaj grubo na rynku krypto. Jeżeli chodzi o te projekty, które są na plusie w topowej setce, no to Leo Token dzisiaj 9,45 na plusie, Tetafil 5,94, Torcoin 1%, pozostałe to Starbay Coiny. Największe spadki to Telcoin 25%, Torchain 24,24, Digibate, Nexo 23%, czyli widzimy, że krew leje się grubo. Jeżeli chcesz rozgrywać shorty i shortować ten rynek, to potrzebujesz giełdy Binance, do niej dostęp masz tutaj, a jak chcesz tylko longować, no to oczywiście tutaj masz w środku BitBaya do złotówki, tak więc podstawowe giełdy tutaj Ci zawsze podwieszam. Przypominam również o tym, żebyś był aktywny na kanale, tak więc klikaj łapę w górę, wrzuć komentarz, tak żeby algorytm YouTube'a mógł tutaj optymalizować dostęp do kanału, jak i również pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku, tak żeby być na bieżąco. Ja już przechodzę z tym, co się ciekawego dzieje w tym momencie na rynku światowym. Popatrzmy, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o ropę. Delikatny plusik, 71,50 dolarów za baryłkę. DAX koryguje 15669 punktów. S&P 500 w korekcie 4221 punktów, Nasdaq również koryguje 13812 punktów, srebro w korekcie 27,67 dolarów za uncję, złoto również za uncję 1892 dolary, i mamy spadek waluty do złotówki, frank drożeje 4,08, euro również do góry 4,46, funcik delikatny minus 5,18 i dolar delikatny plusik 3,66. Zerknijmy sobie już przy okazji, jak tam wyglądają spółki na zagranicznym rynku. Widzimy, że też szaleństwa dzisiaj jakiegoś nie ma, chociaż oczywiście jeszcze sesja tam trwa. Microsoft między innymi 11 setnych na plusie w ciągu dzisiejszej sesji, Apple 89 setnych, Amazon 1,84, Google 17 setnych, tak więc widzimy, że nie mamy jakiegoś spektakularnych tutaj wystrzałów, wręcz można powiedzieć, że marazm na rynku zagranicznym również trwa. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na rynku polskim, to rozpoczynamy od podsumowania tego, co się dzieje na krótkich pozycjach.
5 shortów na CD Projekcie, Eurocash dodatkowo, LPP oraz 11bit i TS Games, tak więc nie mamy tutaj zmian od wczoraj. Jeżeli chodzi o informacje, które napłyną na rynek, które podwieszam Ci na jakinwestować.com w zakładce Info, to widzimy, że mamy kilka walnych, m.in. Asseco BSD GNET R22 Quercus, Orzeł Biały Telesto, czy na przykład również pierwszy dzień notowań bez dywidendy na Marvipol MFO czy ULT Games. I właśnie jeżeli chodzi o dywidendy, to podwieszam Ci na zakładce dywidendy aktualną listę, bo jak widzisz i oglądałeś materiał poświęcony dywidendom na czerwiec, to wiesz, że 40 spółek, z tego co pamiętam, chyba w czerwcu chce się podzielić właśnie zyskiem z akcjonariuszami, tak więc jest tego naprawdę, naprawdę dużo. No jak widać, nawet dwucyfrowe dywidendy są naprawdę dosyć konkretne, tak więc jest na czym oko zawiesić przy obecnych stopach procentowych, które, no właśnie, czy zostaną zmienione w tym tygodniu, bo mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, czy też nie. Tak więc czas pokaże, zobaczymy, co Rada zadecyduje. I przechodzimy teraz już na podsumowanie tego, co wydarzyło się na polskim rynku. Zaczynamy od tego, co będziemy oglądać, jeżeli chodzi o przeglądy weekendowe, czyli widzimy, że w tym momencie na prowadzeniu w naszym głosowaniu jest gaming 29% i zostawić banki 25%, czyli to starcie rozegra się pomiędzy gamingiem a bankami, 179 oddanych głosów, tak więc jak chcesz współdecydować o tym, jaki przegląd zobaczymy na weekendzie, to zapraszam Cię tutaj na ankietę, abyś oddał swój głos i na przykład Bitcoin, jeżeli chodzi o jaką cenę zakładasz na koniec 2021 roku, to mamy 691 oddanych głosów i poniżej 25 tysięcy dolarów mamy zdecydowaną przewagę. Lecimy teraz już z podsumowaniem. Tak wyglądają indeksy w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o WIG, tak więc mamy dzisiaj delikatne spadki na WIG-u, również WIG20 też nam koryguje, to zobaczymy za chwilę, jak to wygląda na poszczególnych spółkach i rozpoczynamy od produkcyjnych. Jak chcesz coś dodać do listy hitów, czy to WIG-u, czy to NewConnectu, to zapraszam, byś uczynił to w komentarzu. Excellence dzisiaj 6,80 do góry, makarony dzisiaj 1,39, w korekcie za to mamy dzisiaj Cambridge, który obrywa 12,5 zblokowany do weryfikacji, Milkyant 9,91, Milkpol 4%, a liderzy obrotu to Haptek 462 tysiące, Excellence 228 tysięcy. Na hitach NewConnectu HEM dzisiaj 7% do góry, bańka obrotu. Na hitach WIG-u RELPO 1% do góry, 30 BBI DEF czy ASBIS 65% i największy obrót 4 400 000. Jeżeli chodzi o dywidendowe, w dniu dzisiejszym Malkowski 18% do góry na niewielkim obrocie, CES 4,62, a w korekcie mamy Kasper 12,93, CitySurf 11. Jeżeli chodzi o obroty, to KGHM 144 miliony, 10 kruk, to są największe obroty. Jeżeli chodzi o pogromców, dzisiaj Hemp 7,42 na plusie, Mabion 6,12, SCPFL 2,90, w korekcie za to Inogin obrywa dzisiaj 7%, ceny Pharma 2,99, a liderzy obrotu to Mabion 37 milionów, Mercator 5,5 milionów. Jeżeli chodzi o budownictwo, Unibeb dzisiaj liderem 4,42, Projekt Przem 2,42, a w odwrocie mamy Herkulesa 4,69 czy Mirbud 3,40. Liderzy obrotu to Budimex 17,5 miliona, Mirbud 2 miliony. Jeżeli chodzi o WIG nieruchomości, tutaj Locum jest liderem wzrostów 7,76, Develiad 4,88, a w odwrocie mamy Plaza Center 4,17 na korekcie, Inpro 3,75. Liderzy obrotu Don Development 2 miliony 700 czy Archicom 2 miliony 600. Jeżeli chodzi o energię, dzisiaj popatrzmy sobie CES 462 na plusie, Foton 3,45, Benzin 2,35, w korekcie ML System traci 3,26 czy PEP 1,51, a liderzy obrotu to PGE 16 milionów, Tauron 14 milionów i dzisiaj przypominam, że dla wszystkich uczestników przeglądu sektorowego z samego rana właśnie oglądaliśmy poszczególne spółki z WIG Energia. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na turystyce, w dniu dzisiejszym mamy Enter na plusie 1%, Elkop 73 na plusie, w odwrocie za to Rainbow, który obrywa 4,36, to ciekawa korekta, 282 tysiące obrotu na Rainbow. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, może być obrotu, LPP 13 baniek i CCC 24 miliony, jeżeli chodzi o odzieżówkę, a największy wzrost należą do LPP 3% czy Monari 2,36. W korekcie za to mamy Protektora 2,5% czy Wistule 2,51. Na gastronomii dzisiaj Sakana obrywa 0,5% i widzimy, że największy spadek dotyka Mex Polska 2,16 czy Amrest 2% i obrót kosmiczny wręcz, prawie 7 milionów, no to nieźle. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, to tutaj mamy gaming i dzisiaj 7 Level na plusie 12%, Falcon 10%, Call to Play 9,76%, Movie Games 6,5%, Blockchaina 5,88% i to jest najliczniej reprezentowana branża na GPW i mamy tutaj prawie 70 spółek. Jak widzimy, no nic ciekawego na gamingu się cały czas nie dzieje. Największe zejścia korekcyjne dzisiaj Dragaeus zalicza 5%, Artifex 3,60% czy Infoscan 3,33%, a liderzy obrotu to CD Projekt, który dzisiaj delikatny plusik 73%, 71 milionów obrotu, TS Games 6 milionów ponad obrotu, CA Games dzisiaj 5 milionów, się też mocno przemieliło, no ale dzisiaj podaż przejęła
przejęła kontrolę delikatnie, minus 67 centych. Element Bit 3,5 miliona, Bańka 900 Playway, Huge, Bańka 300 czy Bańka 100 Movie Games. Sam indeks dzisiaj obrywa 64 centne, na minusie, kto rozgrywał shorty na kontraktach, to widzimy, że dzisiaj był wygranym tej sytuacji. 22 655 punktów, jeżeli chodzi o indeks. Na bankach dzisiaj mamy przecenę, jak widzimy, UniCredit dzisiaj delikatnie plusik 1,21, Getin 1%, a pozostałe banki, te największe, widzimy, że w odwrocie, między innymi Millennium obrywa 3%, mBank 2,90, IOR 2,24, Santander 2%, czyli mamy korekty na bankach. Liderzy obrotu to PKO BP 107 milionów, PKO SA 68, sam indeks koryguje dzisiaj o 0,8, 6774 punkty. Na OZE dzisiaj również marazm, H4F dzisiaj 3,90 do góry, Foton 3,45 czy Remersola 3,17, a największe spadki należą do Ackermana 20%, potężne zejście, PGF 6,79, Stilo 5,96. Liderzy obrotu to Columbus, który dzisiaj również koryguje o 4%, Bańka 300, Grodno Bańka 300 i Bańka 100 MS System. Jeżeli chodzi o indeksy, w dniu dzisiejszym mamy mało tej zieleni, widać, że rynek jest dzisiaj w korekcie. Odzieżówka liderem wzrostu 2,56, Info 47 setnych, nie mamy nic z głównych indeksów w zielonych barwach, wszystko dzisiaj na minusie. No to popatrzmy, co najmocniej oberwało. Spożywka obrywa najmocniej, 1,64 na korekcie, Ukraina 1,5%, MSP 1,49. Jeżeli chodzi o MWIG 40, jest pierwszy w kolejce, traci dzisiaj 73 setne na minusie, 4,889 punktów. Potem mamy WIG 20, koryguje dzisiaj o 40, 2237 punktów i EZWIK 80 spada dzisiaj najmniej z głównych indeksów 16%, 20977 punktów. W szczegółach WIG 20, popatrzmy dzisiaj LPP i CCC na plusach, najmocniejszych odpowiednio 3% i 2%, ASEKOPOL 1% i jeszcze na plusie CD Projekt Allegro i Cyfrowy. W odwrocie za to najmocniej obrywa dzisiaj Orange, tracą 3,31%, PGNiG 2,66%, JSW 2,65%. Liderzy obrotu w tym zestawieniu to jest KGHM 144 135 PZU, 116 Allegro. Jeżeli chodzi o NWIG 40, zerknijmy sobie w dniu dzisiejszym Develia 4,86 na 8 na plusie, OAT 2% i jeżeli chodzi o odwrót, to Millennium obrywa dzisiaj 3%, Benefit 3% czy Cenę Farma 2,99. Liderzy obrotu to Budimex 17 milionów, 10 milionów, Alior czy Kernel również 10 milionów i Kruk również 10 milionów. Jeżeli chodzi o SWIG 80, czyli nasze średnie spółki, w dniu dzisiejszym PG Soft liderem wzrostów 7%, Mabion 6%, Cognor 3,83%. Liderzy spadku Rainbow 4,36%, Astarta 3,80% czy Mirbud 3,40%. Liderzy obrotu to Mabion 37 milionów, CA Games 5,500 czy 4,400 Asbis. Na New Connectie popatrzmy, czy mamy jakieś wzrosty. Ta ciekawa spółka o ciekawej nazwie, 32% do góry, ICPD 18%, potem mamy 18% Malkowski, E-Muzyka 17%, Termo 17%, Alda 16%, to są te największe wzrosty. Jeżeli chodzi o największe spadki, no to popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Mamy największy wzrost na Otond 39%, ale do weryfikacji oczywiście ten spadek. Wacomtek spada dzisiaj 26%, Ackerman 20%, na dużym obrocie Nowina obrywa 13%, Bańka 100%, czy coś jeszcze? Rabokana obrywa 8%, pół miliona obrotu, Makolab 7%, 300 tysięcy, czy Inogin 7%, 494 tysiące. I zerknijmy sobie na liderów obrotu, kto był dzisiaj powyżej Bańki. I dzisiaj widzimy, że mamy cztery spółki: Columbus, Bańka 300, Bańka 100, Nowina, Movie Games, Bańka 100 czy Banieczkę na Hemp. I lecimy sobie teraz z WIG-iem, czyli indeks szerokiego rynku. Popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. No widzimy, że Q-Energy dzisiaj jest grzane również dosyć intensywnie. Tak więc zobaczmy sobie na podsumowaniu, jak to również wygląda. Radpol za to potwierdzone. Po tym wyzwaniu widzimy, że wystrzelił dzisiaj 23%, tak więc kosmiczny wzrost, jak się zapaść, tu gratuluję. Gropin 11%, HM Invest 9,84%, Ferum 8,59%, Trozapol 7,87%. I jeżeli chodzi o statystyki dzisiejszej sesji, to obroty wynosiły 1,266,492,750 zł, a transakcji zawarto w dniu dzisiejszym 131,613 sztuk. Cool Energy potwierdzone 33,33%, Radpo 23,22%, tak więc to są potwierdzone z naszych statystyk. Jeżeli chodzi o obroty, to również tutaj Mabion wyróżnia 6%, 37 milionów. Zobaczmy z drugiej strony, co dzisiaj najmocniej obrywa. I jak widzimy, CitySurf obrywa dzisiaj 11% ponad, Midland 9,90%, PGF 6,79% czy Creditin 6,72%. Na większym obrocie CC Energy 5%, 2 miliony obrotu, czy również 2 miliony na Astarcie, korekta
3,80. Liderzy obrotu w tym zestawieniu to zerknijmy sobie KGHM na prowadzeniu PZU Allegro PKO BP, tak więc nie mamy nikogo, kto by tutaj przebojem chciał się wedrzeć bardzo wysoko. Daj znać, jak oceniasz dzisiejszą sesję, czy to jest początek już jakiegoś ochłodzenia na rynku, początek jakichś głębszych korekt, głębszych spadków, ochłodzenia nastrojów inwestorów, czy wręcz przeciwnie, po prostu korekta była potrzebna, mamy ją w tym momencie i raczej nic nie zapowiada jej kontynuacji, tak więc jestem ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania. Daj znać w komentarzu. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się, na razie, hej.